Moi drodzy, czas zrecenzować właśnie najlepszy film o Batmanie w historii. Ponieważ dzisiaj, 4 marca 2022, wyszedł film The Batman. W głównej roli oczywiście Robert Pattinson. No jest to istne arcydzieło, moi drodzy. Jest to najlepszy film o Batmanie, jaki widziałem, no... Moim zdaniem przynajmniej jest to najlepszy film o Batmanie, najlepszy film DC. No i co? Dzisiaj będzie to recenzja bezspoilerowa. Najprawdopodobniej jutro zobaczycie recenzję spoilerową. Coś takiego sobie zrobimy. Jest to naprawdę ogromna premiera, żeby właśnie dla was tutaj zrecenzować. Więc myślę, że spodoba wam się po prostu ta recenzja i zachęcę was, żebyście poszli na ten film do kina, bo naprawdę warto. Naprawdę warto iść na ten film do kina, no bo no jest on świetny po prostu. Batman jest naprawdę potężną produkcją w reżyserii Matta Reevesa. No i sobie go dzisiaj zrecenzujemy, ale zanim to oczywiście, to polecam zasubskrybować kanał, aby nie przegapić jeszcze następnych recenzji, bo w marcu czeka nas naprawdę dużo recenzji. Bo już pod koniec marca między innymi Moon Knight nam wleci. No ale teraz musimy zrecenzować sobie Batmana. Także przejdźmy do recenzji. Także jeżeli chodzi o Batmana, Matta Reevesa, no jest to jeden z najlepszych filmów DC, znaczy no najlepszy film DC, najlepszy film o Batmanie, moim zdaniem. Robert Pattinson jest najlepszym Batmanem, no po prostu jest to film, na którym się świetnie bawiłem, świetnie opowiedziana historia przez Matta Reevesa, no i... Naprawdę to trzeba oddać Mattowi Reevesowi, że potrafi te filmy tworzyć, filmy detektywistyczne, no bo jest to istny majstersztyk, jeżeli chodzi o kryminał, znaczy no kryminał, no detektywistyczny film po prostu i jest film superhero o Batmanie, no i to co tygryski lubią najbardziej. No, czekaliśmy na tego Batmana z Robertem Pattinsonem. Na początku, kiedy wybierali tego Pattinsona jako właśnie tego Batmana, no to ludzie mieli naprawdę mieszane uczucia, no bo ten Pattinson niektórym się tylko kojarzył właśnie z tą sagą Zmierzch, tą bardzo słabą sagą Zmierzch, no ale on grał w również w innych świetnych filmach i świetnie tam odgrywał swoje role. No i tutaj naprawdę jestem na tak z tym Robertem Pattinsonem, bo tutaj jest on najlepszym Batmanem. A dlaczego? Ponieważ on wykorzystuje cały potencjał tej postaci. On tak naprawdę tworzy z niej taką ludzką postać, że ten Batman jest rzeczywiście człowiekiem, jest rzeczywiście ludzki. No i jest to jednak Bruce Wayne, a nie po prostu taki, no nie wiem, po prostu Superman, co ma sobie takie moce. No tutaj nie gadamy o żadnym filmie science fiction, ponieważ tutaj jest to film przyziemny bardzo. No i Batman ma ten klimat, że to jest właśnie przyziemne, a nie tam jakieś superhero, jakieś darkside, kurde. No, wiecie o co mi chodzi, tak? No, to jest kwintesencja na przykład tej trylogii Nolana, gdzie tam naprawdę te postacie typu Joker zostały naprawdę świetnie napisane i właśnie dlatego, że ten film był taki przyziemny. No i z tego słynie właśnie Batman, że tutaj on się nie bawi w żadne gierki pozaziemskie, tylko po prostu walczy o Gotham. No dobrze, jeżeli chodzi o w ogóle całokształt tego filmu, no to klimat. Klimat jest tutaj no przepiękny, w sensie przekozacki jest klimat. No ja się naprawdę byłem tak wryty w fotel, kiedy zaczynał się film
Jeszcze ta muzyka, o muzyce też zaraz porozmawiamy. O Boże, jest to naprawdę, no, może to być top 1 filmów na 2022 rok, kandydat do filmu roku. No, będziemy mieli jeszcze kilka filmów. No, nie sądzę, żeby coś go przebiło w tym roku, naprawdę. Mówię to, że nie sądzę, że tego Batmana coś przebije w tym roku. No, zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, no bo ten Batman naprawdę jest fenomenalny. No i ten mrok, który właśnie dopisywał temu Batmanowi, ale też były śmieszne żarty czasami, bardzo śmieszne żarty. Też troszeczkę właśnie to było coś takiego, że nie pasują te żarty aż tak bardzo do tej postaci Batmana, którą my znamy. No, ale tutaj jednak ta postać Pattinsona pokazuje, że on jest ludzki, tak? Te żarty na nim, no to. Czy też on na innych, no to też czasami się zdarzało. No to widać, że ta postać jest po prostu ludzka. Jest człowiekiem, nie jest po prostu Batmanem, jest Bruce'em Wayne'em, który się ukrywa pod swoją tożsamością. No i to trzeba przyznać właśnie temu filmowi, że on nie kryje się z tym. No, że no, Robert Pattinson nie kryje się z tym, że jest Batmanem, że jest Bruce'em Wayne'em po prostu, no i świetnie po prostu odegrana rola. No, jeżeli chodzi właśnie o tą muzykę, to tak, moi drodzy, muzyka to jest tutaj najlepsza muzyka. No dobrze, może w Dune'ie była troszeczkę lepsza, ale no nie, no, w Dune'ie nie była lepsza. Tutaj jest naprawdę fenomenalna muzyka. Fenomenalna muzyka skomponowana przez Michaela Giacchino, ale też tutaj ta Nirvana, która nam leciała co jakiś czas w filmie, czy też w trailerach. Coś niebywałego i ten seans, jeżeli chodzi o właśnie muzykę, o klimat, jeżeli chodzi o ludzi w kinie i tak dalej. Ja akurat byłem w IMAX-ie, więc ten IMAX naprawdę dobrze oddaje. No tą kwintesencję tego filmu, ten mrok, ten klimat, no polecam go obejrzeć po prostu w IMAX-ie, tak? No bo jest to kwintesencja tego Batmana właśnie. No dobrze, jeżeli chodzi o CGI, to również było ono fenomenalne. Tutaj nie mam żadnych dostrzeżeń do CGI. Świetne, nie przeszkadzało, no i naprawdę. CGI również bardzo, bardzo dobrze zrobione. No i choreografia. Choreografia, która również jest świetnie zrobiona, jak wszystko w tym filmie. No, choreografia, te sceny walki, na przykład ta scena, już ten pościg z pingwinem. To nie była może scena walki, ale ten pościg naprawdę fajnie, fajnie się prezentował. I albo ta początkowa jeszcze scena, kiedy on się bił z tymi. No z tymi bandytami po prostu. To też to było naprawdę świetne wejście tego Batmana Pattinsona. To, co chcieliśmy zobaczyć. Ja już poczułem tutaj ten dreszczyk emocji, jaki nam będzie towarzyszyć przez następne właśnie 3 godziny. Tak, 3 godziny, bo ten film trwa 2 godziny i 55 minut i mi nadal jest za mało. Jak wiemy, ma zostać wersja rozszerzona wypuszczona na HBO Max. Czy to jest prawda? Zobaczymy. Ma być ona 4-godzinna, czyli o godzinę więcej materiału. No ja czekam na więcej scen tych usuniętych, bo naprawdę nadal mi było mało po tych 3 godzinach. Ja chcę już sequel, no bo tutaj Matt Reeves wykonał naprawdę fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o tego Batmana i nie będę tu gadał jeszcze. Pewnie jeszcze kilka razy to powiem, tak? Że tutaj Matt Reeves wykonał naprawdę, naprawdę dobrą robotę. Jeżeli chodzi o porównanie z innymi Batmanami, to niestety. No, w sumie niestety, no. Stety. Stety dla Pattinsona, że on jest najlepszym Batmanem i przegryzł tutaj moim zdaniem Keatona, Nolana, a w szczególności Bena Afflecka, który. No, Ben Affleck to. To już w ogóle szkoda gadać, ale tutaj Pattinson jest najlepszym Batmanem moim zdaniem. Napiszcie, jaki jest wasz najlepszy Batman. Czy się zgadzacie tutaj z moją opinią, że Pattinson po tej roli właśnie w tym Batmanie
No, ma miano najlepszego właśnie nietoperza. Człowieka nietoperza. No, napiszcie swoje opinie. Dobrze, może przejdźmy teraz do postaci i też do aktorstwa, bo mamy tutaj oprócz Roberta Pattinsona oczywiście Zoe Kravitz jako Catwoman. No i tutaj ta Catwoman i Zoe Kravitz, która świetnie odegrała swoją rolę. Pięknie to zostało tutaj rozegrane, jeżeli chodzi o jej postać. No bo mi się ona podobała. No, dwuznacznie mogło to znaczyć, ale naprawdę aktorstwo jej, czy też sceny walki związane z nią, na przykład z pingwinem, dobrze to wyglądało. Bardzo dobrze to wyglądało i ta relacja jego jej z Pattinsonem, no to też widać, że oni mają tą chemię właśnie na planie i bardzo, bardzo dobrze to się prezentowało. A jeżeli chodzi o postać pingwina, no to pingwin świetny. Jest on lepszy niż postać Oswalda z Batman. Powrót Batmana. No bo tutaj Colin Farrell, który odegrał rolę pingwina, świetna postać, po prostu świetna. No tutaj on grał takiego gostka, którego moglibyście rzeczywiście spotkać w jakimś tam barze, w jakimś klubie, w sensie za alejkami Gotham. No i to była kwintesencja. Colin Farrell, przepraszam, świetnie odegrał swoją rolę. A jeżeli chodzi o kolejnego antagonistę, który jest głównym antagonistą tutaj naszego filmu i również jest tajemniczą postacią od początku filmu, nie będę spoilerował, co się z nią później wydarzy i tak dalej. No bo, no pewnie wiecie z trailerów, że morduje ludzi. No i Batman razem, tak naprawdę polega na tym cała fabuła, czyli że Batman i James Gordon właśnie muszą rozwikłać tą zagadkę morderstw. No bo ten Riddler zabijał tak naprawdę prokuratorów i też burmistrza, tak naprawdę głowy Gotham zabijał, no bo no nie podobały mu się rządy i no nie tyle, że nie podobały mu się rządy, ale tyle, że oni byli zakłamani i byli źli, więc tutaj naprawdę bardzo dobrze to zostało rozegrane, jeżeli chodzi o postać Riddlera. No cóż, postacie chyba mamy omówione, bo tutaj myślę, że o żadnych postaciach jeszcze nie będziemy rozmawiać. No, można pomówić troszeczkę więcej o Falconie, bo Falcon nam się pojawił o ile się nie mylę, w Batman Początek Nolana. Tak, nie mylę się. No i tutaj mamy Falcona, który, no, nie będę wam znowu spoilerował, co się z tą postacią wydarzy, ale nam towarzyszy Falcon tak naprawdę od początku filmu i jest on bardzo, bardzo dobrze zrobioną postacią, bo jest on jednak antagonistą, jeżeli chodzi o historię Batmana z komiksów i tak dalej. I tutaj również ten Falcon został bardzo dobrze pokazany, bardzo dobrze wyglądał. No i nic dodać, nic ująć. Jeżeli chodzi o Gordona w ogóle, którego gra Jeffrey Wright, tutaj nie mam również zastrzeżeń. Gordon bardzo dobrze, wspólnik Batmana, tak naprawdę, który tam, no nie wie, nie zna jego tożsamości. No i właśnie to jest kwintesencja ich relacji, że Gordon i z Batmanem właśnie mieli tą śmieszną relację troszeczkę, bo mieliśmy troszeczkę żartów na początku filmu na przykład. No i to jest kwintesencja. To jest kwintesencja właśnie tej relacji Gordona z Bruce'em Wayne'em, czy też z Batmanem, no, mógłbym powiedzieć. No i też postać Alfreda Pennyworth'a, którego gra Andy Serkis. Również bardzo dobrze rozegrana, no tajemnicza postać, no dobra, może nie tajemnicza postać, no troszeczkę zaspoilerowałem, dlaczego tajemnicza postać. No ale myślę, że to nie był akurat taki wielki spoiler. No po prostu Alfred, służący tutaj Bruce'a,
Wayne'a. No i nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o tą postać. Bardzo dobrze również odegrana rola przez Andy'ego Serkisa. No cóż. To chyba tyle. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję, bo no nic chyba nie mogę tutaj dodać. Świetny po prostu film. I też chciałbym wspomnieć o zagadkach też Riddlera, bo mieliśmy te zagadki Riddlera, które naprawdę były świetne, ponieważ czasami mieliśmy piłę, coś takiego jak w pile. Nie będę wam spoilerował za bardzo. Idźcie na ten film, naprawdę polecam wam iść na Batmana jak najszybciej. No, pomimo tego, że trwa 3 godziny, to naprawdę się będziecie dobrze bawić, bo te 3 godziny mijają bardzo, bardzo szybko. Nie będziecie się nudzić na tym filmie. Kiedy wchłonie was ten mrok i klimat, no to naprawdę będziecie się czuli bardzo, bardzo dobrze. No i scenariusz, który się trzymał bardzo kupy, jak wszystko. Matt Reeves naprawdę wykonał tutaj fenomenalną robotę. Także no, Batman Matta Reevesa dostaje ode mnie no dziesiąteczkę. Jest to film 10 na 10. No nie czarujmy się, nie czarujmy się, 10 na 10. Jojoj, najlepszy film jaki w tym roku oglądałem, to na pewno. Uncharted, które ostatnio omawialiśmy, jest po prostu tragicznym filmem w porównaniu do właśnie Batmana Matta Reevesa, który jest arcydziełem. No i Robert Pattinson odegrał naprawdę fenomenalną rolę. Czekamy na więcej, właśnie czekamy na sequele. No i jak na razie w tym roku DC być może wygra nad Marvelem przez właśnie ten jeden film Batmana. Zobaczymy jak to będzie z Flashem jeszcze później, z Aquamanem, ale które one należą do DCU, ale tutaj akurat nie mieliśmy tego w DCU i tutaj widać, że nie mamy tego w DCU. Że jest to bardzo, bardzo przyziemny Batman, tak jak wszystkie tak naprawdę Batmany i to jest kwintesencja. Nie ma żadnych Darkseidów, nie ma żadnych pierdów tutaj pozaziemskich. Po prostu bawimy się w Gotham. No dobrze, to tyle. Do usłyszenia. Widzimy się w następnych recenzjach. Subskrybujcie, aby nie przegapić właśnie tych następnych recenzji, które dla was szykujemy.